Nazywam się Dariusz Lazar i poproszono mnie, aby przedstawić Państwu obraz Jezusa w Ewangelii Mateusza. I obawiam się, że, jakkolwiek jest to obraz niezwykle piękny, to nie jestem pewny, czy słowa, a przynajmniej moja zdolność przemawiania jest wystarczająca, aby można było to oddać przynajmniej w odrobinie, tak jak rzeczywiście Mateusz przedstawił Jezusa. Biorąc pod uwagę Sytuacja, w której się znajdujemy i to, że jesteśmy też ograniczeni czasowo, na początku chciałbym przedstawić trzy założenia, a później przejdziemy już do tematu właściwego. Pierwsze założenie, które związane jest z tym programem, jest takie, że ewangeliści, którzy spisywali cztery Ewangelie, pisząc swoje dzieła, mieli na uwadze, że każde z nich będzie działać oddzielnie. Co mam na myśli? Gdy dzisiaj ktoś z nas chce sięgnąć do Ewangelii, to albo ma do czynienia z Pismem Świętym w całości, czyli Stary i Nowy Testament, albo może ma do czynienia tylko z Nowym Testamentem, ewentualnie ze zbiorem Ewangelii, ale prawie za każdym razem mamy do czynienia z jakąś księgą, która zawiera wszystkie cztery Ewangelie razem. I oczywiście z tego wynikają plusy, bo wtedy możemy, patrząc na przykład na historię, którą opisuje Łukasz, uzdrowienia sługi setnika, czytając ją w, jednej, w jednym sprawozdaniu, sięgnąć do drugiego, aby zobaczyć taki pełniejszy obraz. Ale ma to również swoje minusy, dlatego że mając razem zebrane wszystkie cztery Ewangelie, mogąc sięgać z jednej do drugiej, przewracając po prostu kilka stron, łatwo jest zapomnieć, że gdy księgi te były spisywane, każda z nich miała oddzielnie być wystarczająca, aby przedstawić czytelnikom obraz zbawienia i obraz Jezusa. Gdy Mateusz spisuje swoją Ewangelię, czy którykolwiek z ewangelistów, oni nie biorą pod uwagę tego, że ich dzieło będzie czytane wraz z innymi Ewangeliami. Oni mają na uwadze, że to, co piszą, musi być wystarczające, aby przedstawić Jezusa. Te, to jest nasze pierwsze założenie. Drugie założenie dotyczy tego, że Mateusz. Pisze swoją Ewangelię do konkretnych odbiorców. On chce przedstawić słowo do ludzi, którzy są pochodzenia żydowskiego. Jest ku temu wiele argumentów. Jeden z takich, chyba najważniejszych, to to, w jaki sposób autor prowadzi swoją argumentację dlatego, że on powołuje się cały czas na znajomość Starego Testamentu. Pokazuje życie Jezusa, wydarzenia, które tam miały miejsce i. Nawiązuje do treści proroctw, mówiąc, i tak widzimy w tym, że wypełniły się te słowa czy inne słowa. Poganie nie znali Starego Testamentu. Ten testament znali Żydzi. Więc to jest nasze drugie założenie. Gdy Mateusz pisze swoją Ewangelię, kieruje ją do osób pochodzenia żydowskiego, czyli będzie używał takich terminów, takich słów, takich pojęć, takiej teologii, która jest zrozumiana, była zrozumiana dla Żydów żyjących w czasie, kiedy Ewangelia została napisana. Trzecie założenie jest troszkę szersze, a w zasadzie jest informacją nie założeniem, dotyczy oczekiwania Izraela w czasie, kiedy pojawił się Jezus. To jest ostatnia z takich informacyjnych elementów, ostatni z takich informacyjnych elementów, a później przejdziemy już do treści zasadniczej. Jeżeli popatrzymy na historię biblijną, zobaczymy na samym początku, że Bóg stworzył świat, w którym nie było zła. W tym świecie On był jego władcą królem, jakkolwiek to określimy, ale ze względu na decyzję ludzi, Zło przyszło na świat, mówiąc najprościej. Całe przekleństwo, które widzimy dookoła nas, ludzi, którzy cierpią, to o czym słyszeliśmy również w programie, który przed chwilą był prezentowany, gdy patrzymy na świat, który sam w sobie również niszczeje, na przyrodę, to wszystko jest skutkiem tego, co pismo święte opisuje jako wkroczenie grzechu na świat. I ludziom obiecano, co było taką bardzo ważną ideą w świecie żydowskim, że Bóg odwróci skutki zła. Oznaczało to, że dla Adama i Ewy, pierwszych ludzi, czy dla kolejnych pokoleń, że ten dom, który utracili, to ta ojczyzna, w której nie było zła, w której nie było cierpienia, czyli coś, co jest nam bardzo trudno sobie wyobrazić, że on zostanie im przywrócony. W różny sposób, na podstawie różnych słów czy przekazów, ta nadzieja była podtrzymywana w narodzie izraelskim. I tak. Zaczynając od Adama i Ewy, idąc przez Abla, przez Henocha, przez Abrama, później Abrahama, przez e, Dawida, przez wszystkich tych bohaterów Starego Testamentu, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków powie, że oni wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Ale przecież oni w dużej mierze otrzymali to, co głosiły obietnice. No bo choćby weźmy pod uwagę Sarę, żonę Abrahama. Jej obiecano, że urodzi syna, choć była w, w podeszłym wieku. Czy otrzymała to, co głosiły obietnicę? Oczywiście otrzymała, więc gdy Paweł mówi, że oni nie otrzymali tego, co głosiły obietnicę, mówi o takiej ważniejszej, o tej głównej obietnicy, której oczekiwał cały ten wierny Bogu lud, to była obietnica nastania Bożego. Królestwa. I tam w jedenastym rozdziale listu do Hebrajczyków autor mówi, że oni wszyscy wyznali, że są tylko gośćmi i pielgrzymami na ziemi i że szukają ojczyzny. I gdyby mieli na myśli tę ojczyznę ziemską, mieliby możliwość do niej wrócić, ale oni szukają lepszej, niebieskiej. I to jest takie tło, w którym możemy zobaczyć oczekiwanie ludzi, którzy byli wierni Bogu w Starym Testamencie, na nastanie Bożego Królestwa. Gdy Jezus miał narodzić się na Ziemi, ta idea troszkę ewoluowała, przekształciła się, ze względu też na, na to, że Izrael w pewnym momencie stał się monarchią, panowali królowie, więc obietnice, które były dawane wtedy Izraelowi, miały taki inny koloryt, ale ostatecznie, gdy rodził się Jezus, oni wszyscy oczekiwali na ten dzień, kiedy Bóg wypełni swoje obietnice, kiedy przywróci świat takim, jakim był gdzieś na początku. I choć może nie wszyscy w to wierzyli, to jednak to było to było dla nich najważniejsze. Kiedy to się stanie? Kiedy wreszcie nadejdzie mesjasz, który odwróci skutki grzechu? Więc gdy Mateusz będzie pisał Ewangelię, to będzie opisywał nam Chrystusa, który żyje w takim świecie i w takich oczekiwaniach ludzi. Jego słowo, które będzie przekazywał, będzie trafiało do tych osób, które są przesiąknięte tym oczekiwaniem tym bardziej, że Izrael znowu jest w czym? W niewoli, w niewoli tym razem. Rzymskiej. Izrael jest w poniżeniu, Izrael jest w biedzie, jest zniewolony, nie jest wolnym narodem. I wszyscy oczekują, kiedy wreszcie nadejdzie Mesjasz i ustanowi Boże Królestwo. Więc jaki obraz Jezusa ukaże nam Mateusz? Nie wiem, czy kiedykolwiek Państwo mieli okazję przeczytać Ewangelię od początku do końca. Zazwyczaj, gdy sięgamy do nich... Korzystamy z takich urywków, czytamy jeden rozdział lub jedną historię. To oczywiście jest bardzo dobrze, ale czasem warto jest przeczytać całość przesłania, aby zobaczyć ramy, w których owe wydarzenia są opisane. Gdy Mateusz zaczyna swoje sprawozdanie, ja dzisiaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwa, dla mnie, niezwykłe elementy. Po pierwsze, gdy Mateusz opisze te pierwsze elementy związane z narodzinami Jezusa, jego rodowód, historię związaną z zapowiedzeniem samego narodzenia, gdy opowie historię Jana chrzciciela, dojdzie wreszcie do Jezusa, który, gdy jest już dorosły, zaczyna swoją służbę. I Mateusz powie tak: Jezus wyprowadził się z Nazaretu, przyszedł do Kafarnaum i w Kafarnaum rozpoczął swoją służbę. Jest to czwarty rozdział i siedemnasty werset Ewangelii Mateusza. I powie tak. Odtąd Jezus zaczął głosić i mówić, przybliżyło się królestwo niebios. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Gdy Mateusz przedstawia nam to sprawozdanie słów Jezusa, on pokazuje, że całe poselstwo, które głosił Jezus, całość tego jego przesłania, sprowadzało się do tego jednego zdania. Upamiętajcie się. Ponieważ przybliżyło się Królestwo Niebios. Jeżeli próbowalibyśmy szybko prześledzić całą treść Ewangelii Mateusza, czego oczywiście nie możemy zrobić, to na każdej stronie moglibyśmy zobaczyć, że Mateusz mówi o Królestwie Bożym. Tak? Ludzie oczekują na nastanie Królestwa Bożego i Mateusz będzie mówił tak: no, Cytując słowa Jezusa, na przykład przy powieści: Królestwo Boże podobne jest do siewcy. Albo odnosząc się w kazaniu na górze do tego, co jest najważniejsze w życiu człowieka, powiedział: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. W innym miejscu mówi: Nie wszyscy, którzy mówią do mnie, panie, panie, wejdą do Królestwa Niebios. Cały czas, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, Jezus pokazuje jego wypowiedzi, które notuje Mateusz że Królestwo Boże jest tuż, tuż. Ono już nadchodzi, ono już teraz będzie ustanowione. Mało tego, nie wiem czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, ale właśnie Mateusz mówi o Ewangelii i tę Ewangelię, tę dobrą nowinę, o której mówimy, on nazywa Ewangelią, czyli dobrą nowiną o Królestwie. I to jest niezwykłe, dlatego że on nie mówi o dobrej nowinie o Krzyżu, on nie mówi o dobrej nowinie o Zbawieniu, on nie mówi o dobrej nowinie o Zmartwychwstaniu. On mówi o dobrej nowinie o Królestwie. On głosi Ewangelię o Królestwie. Dlatego, że wszystko w Ewangelii Mateusza, wszystko sprowadza się do tego, że Jezus przychodzi jako mesjasz, aby ustanowić Boże Królestwo. I to jest niesamowite, bo Jezus robi, robi to w sposób, który jest dla nas dzisiaj może troszkę taki obcy, bo nie widzimy tego na co dzień, ale dla tamtych ludzi był niezwykły. On jako Mesjasz przychodzi na ziemię i Jezus przedstawia go jako tego, który chce zachęcić ludzi, aby chcieli znaleźć się w Jego Królestwie. Więc przedstawia to Królestwo najlepiej jak tylko może. On przechodzi przez miasta, przechodzi przez wioski i widzi tam ludzi chorych. I zaczyna mówić im tak, to będzie parafraza, nie ma takiego cytatu w Biblii. W waszym świecie, w waszym Królestwie jest cierpienie. W Waszym Królestwie są choroby, w Waszym Królestwie jest śmierć, ale w Królestwie, które nadchodzi, którego ja jestem orędownikiem, którego jestem przedstawicielem, w nim nie będzie chorób. I idąc do ludzi chorych, podnosił ich, uzdrawiał ich i ustępowały choroby. On podchodził do ludzi, którzy byli opętani według sprawozdania Ewangelii, i on wyganiał z nich demony, pokazując, że w tym świecie, w waszym królestwie, będziecie doświadczać pokus, będziecie doświadczać zła, będziecie doświadczać tego, czym jest opętanie, ale w moim królestwie, w tym świecie, które nadchodzi, nigdy więcej tego nie będzie. On na przykład mówił o swoim prawie. Kazanie na górze to jest kazanie, które dotyczy prawa. I w tym kazaniu mówi tak: Słuchajcie. W moim królestwie będzie takie prawo, w którym nikt nie będzie wyrządzał krzywdy drugiej osobie. Nie tylko czynem, ale i słowem. W ten sposób subtelnie pokazuje, że na tym świecie. Bardzo często będziecie cierpieć ze względu na to, jak ludzie was traktują. Będziecie cierpieć dlatego, że ktoś was wyśmieje, ktoś was wyszydzi, ktoś was zdradzi. Nie będziecie mogli ufać ludziom, ale mówi, ale w moim królestwie, w tym miejscu, które ja przygotowałem, takich rzeczy już nie będzie. Dlatego, że tam ludzie będą się kochać nawzajem, tam ludzie będą dbać o siebie, tam ludzie będą się o siebie troszczyć, tam nie będzie zdrad. On mówił o małżeństwie, że tutaj, na tej ziemi, na tym świecie, będziecie doświadczać trudności w rodzinach. Rodziny będą się rozpadać, ale tam, w moim świecie, w moim królestwie, tak nigdy już nie będzie. Nie będzie podzielonych rodzin, nie będzie podzielonych domów. Moje królestwo jest lepsze. I teraz ludzie, którzy go słuchali, widzicie, my, gdy słuchamy czegoś takiego, no to mogłoby to brzmieć tak jak takie pobożne życzenie. Ale musimy zauważyć, że w tamtym czasie, gdy ludzie słuchali Jezusa, oni widzieli dowód. Dlatego, że jeżeli On mówił o tym, że w moim królestwie nie będzie chorób i uzdrawiał chorych, to to był tak mocny argument, że w to się nie dało nie wierzyć. Jeżeli on mówił, że w jego królestwie nie będzie śmierci i z martwych wzbudzał tych, którzy umarli, to to był tak mocny dowód, że w to się nie dało nie wierzyć. Jezus miał argumenty, które sprawiały, że jego przesłanie wyglądało na wiarygodne, bo było wiarygodne. Dlatego ludzie czekali, kiedy wreszcie? No kiedy wreszcie to się stanie? Kiedy on ustanowi swoje królestwo? Kiedy nareszcie ten świat się zmieni? Przecież żyjemy w takim tragicznym świecie. Ten Chrystus, Mesjasz, Jezus mówi, że już niedługo, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Kiedy wreszcie? Kiedy wreszcie? On przedstawiał się jako ten, który gdzieś tam płynie na łodzi, jest burza, szaleje wokoło, a on podnosi rękę, mówi: ucisz się! I jest cisza. On ma władzę nad przyrodą. Pokazuje tym ludziom, którzy przecież prowadzą tak proste życie, że w jego królestwie nigdy nie będzie tak, że. A, Przyjdzie jakaś powódź, że będzie susza, że posadzicie coś na ziemi, a nie wiem, mróz przyjdzie i nic wam z tego nie urośnie. Dlatego, że Jezus, i to jest bardzo ważne, przedstawiając Królestwo Boże, on nigdy, ale to nigdy nie pokazał idei jakiegoś nieba, w którym ludzie nie wiedzą nawet, co będą robić. On im pokazał życie takie, jak prowadzili do tej pory, tylko bez zła. To oznacza, że w jego królestwie. Gdy wasz syn, wasz wnuk, wnuczka wracaliby do domu po zmroku, nie musielibyście się bać o to, że stanie mu się krzywda, ponieważ w jego królestwie tak się nigdy by nie stało. Nigdy nie musielibyśmy się bać o to, jak będzie wyglądać jutrzejszy dzień, ponieważ w jego królestwie nie byłoby w ogóle zła. Nigdy więcej nie musielibyśmy walczyć z naturą grzeszną człowieka, ponieważ w jego królestwie nigdy więcej nie będzie tej natury. Więc ci ludzie. A o tym pisze Mateusz. Ci ludzie, słuchając go, oni bardzo pragnęli, aby to stało się już, tylko oczekiwali troszkę innego królestwa. Ale chcieli, aby stało się to jak najszybciej. I teraz popatrzymy na drugą stronę tego sprawozdania. Zaznaczyliśmy na początku, że Mateusz pisze do Żydów. A Żydzi dobrze wiedzieli, że w Starym Testamencie było pewne proroctwo. Proroctwo to mówiło, zawarte jest w ostatniej księdze, księdze Pięcioksięgu, w piątej księdze Mojżeszowej, że Bóg powiedział, że wzbudzę wam jeszcze raz proroka takiego jak Mojżesz. Na końcu piątej księgi Mojżeszowej powiedziane jest, że nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym Bóg obcowałby tak bezpośrednio przez wszystkie znaki i cuda, które Mojżesz czynił. Więc ludzie oczekiwali. Że przyjdzie taki czas, kiedy Bóg wzbudzi proroka takiego jak Mojżesz. Ale teraz pomyślmy, co zrobił Mojżesz? Mojżesz wyprowadził lud Boży z niewoli i wprowadził ich, miał ich wprowadzić do wolności, do Bożego Królestwa, do ziemi obiecanej. Więc gdy Izrael znajduje się w niewoli w czasach Jezusa, on tym gorliwiej czeka na to, żeby Bóg wzbudził proroka takiego jak Mojżesz, aby on wyprowadził swój lud z niewoli, z niewoli tym razem rzymskiej, i wprowadził ich do swojego królestwa. I to jest, to jest rama Ewangelii Mateusza. Bo gdy popatrzymy przez moment na życie Jezusa, Mojżesza, przepraszam, to jak ono się zaczyna? Gdy Mojżesz się rodzi, faraon, który jest władcą wtedy Egiptu, który ciemiężył Izrael, boi się o swoją władzę. I w wyniku tego strachu każe wymordować dzieci hebrajskie. Gdy Mateusz sprawozdaje nam życie Jezusa, zaczyna od tego, że gdy Jezus się rodzi, Herod, władca ówczesny, boi się o swoją władzę. I ze względu na to, że boi się o swoją władzę, kazał wymordować dzieci w Betlejemie i w okolicach. Gdy patrzymy na Mojżesza, widzimy, że on wychowuje się w Egipcie. Gdy Mateusz opisuje nam Jezusa, pokazuje nam Jezusa, który również przez pierwsze lata wychowuje się gdzie? Wychowuje się w Egipcie. Gdy patrzymy na Mojżesza, widzimy, że kiedy już rozpoczął to wyprowadzanie ludu Bożego z niewoli egipskiej, pierwsza próba, która ich spotkała, to było przejście przez Morze Czerwone. I Jezus przedstawiony jest w Ewangelii Mateusza jako ten, który rozpoczynając swoją służbę Przechodzi przez co? Przez wodę, przez chrzest. Ale to byłoby jeszcze mało, bo Mojżesz, gdy przeszedł przez to morze, zaprowadził lud, czy Bóg prowadził, tak, ale no już nie wchodzimy tutaj w szczegóły. Nad, do góry Synaj. I tam Mojżesz poszedł na 40 dni do Boga. Nie jadł, nie pił, był tam z Bogiem, miał ten swój czas i potem przyszedł z Bożym prawem. Co stało się w przypadku Jezusa, co sprawozdaje nam Mateusz? Jezus zaraz po chrzcie udał się na pustynię. Ile tam był czasu? 40 dni, nic nie jadł, nic nie pił. Dokładnie tak samo jak Mojżesz. I po tych 40 dniach, tak jak Mojżesz przyszedł z tablicami przekazaniami, tak Jezus po 40 dniach przy Wyszedł do ludu i zaczął swoje poselstwo od wygłoszenia najbardziej znanego kazania Jezusa, które jest kazaniem na górze. A o czym jest kazanie na górze? Jest kazaniem o prawie Bożym, jest kazaniem o prawie Nowego Królestwa. Mało tego, Możesz był tym, który dał ludziom nie chcę byśmy tutaj wchodzili w polemikę, oczywiście Bóg to zrobił, ale Możesz był tym, który przedstawił ludziom słowo odnośnie tego, że zostanie im dany chleb z nieba. Mateusz, nie tylko Mateusz, inni ewangeliści również, ze względu na specyfikę tego cudu. Ale Mateusz również pokazuje nam Jezusa jako tego, który daje ludziom chleb. On w, Ma w Ewangelii Mateusza, Jezus jest tym drugim Mojżeszem. Więcej, e, Mojżesz umarł, ale Mojżesz również, jak wiemy, z martwych wstał i wstąpił do Bożego Królestwa, wstąpił do nieba. I Jezus w Ewangelii Mateusza jest przedstawiony jako ten, który umarł, który z martwych wstał i który wstąpił do nieba. A, a gdyby tego było mało, taka niezwykłą rzeczą jest również to, że Mojżesz napisał pięć ksiąg, to znaczy, też pozostańmy na tym. Napisał pięć ksiąg, pięć ksiąg Mojżesza, to są najbardziej znane księgi, które spisał i gdy patrzymy na Ewangelię Mateusza, Mateusz robi niezwykłą rzecz. On w całej swojej treści, w 28 rozdziałach, zbiera wszystkie mowy Jezusa w pięć kazań, w pięć kazań. Inni ewangeliści... Zapisują jego mowy troszkę tu, trochę tam, bez tej idei, którą Mateusz chce przedstawić żydom, którzy byli odbiorcami jego słowa. On chce im pokazać, że Jezus jest drugim Mojżeszem, że Jezus nie tylko mówi o tym, że nadchodzi królestwo Boże, ale że on jest tym drugim prorokiem jak Mojżesz, który wprowadzi ich do tej ziemi. To jest niesamowite. On, mesjasz Jezus, jest zbawicielem, który ma wszystko zmienić. Ale w tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, i to będzie ostatni punkt naszego rozważania w tym momencie, na dzisiaj, na coś, co mnie urzeka. Na początku już stwierdziłem, że Ewangelia Mateusza cała mówi o Bożym Królestwie. W niektórych przypadkach występuje słowo królestwo, a w zasadzie w wielu przypadkach. Ale nawet tam, gdzie ono nie występuje w każdej historii, jest idea tego królestwa. Pokazaniu na górze, Jezus powiedział tak: że nie tylko ci, którzy słuchają moich słów, wejdą do królestwa, ale ci, którzy również je wykonują. Więc kto może znaleźć się w tym królestwie? Prorok taki jak Mojżesz głosi poselstwo wśród swojego ludu, ostatecznie niestety jest odrzucony, ale głosi naukę. O tym, kto może znaleźć się w tym królestwie. Nie tylko ten, kto słucha, ale i ten, kto zachowuje, ten, kto wykonuje to słowo, które on głosi. A potem, no właśnie. Pozwólcie, otworzę dwa fragmenty Ewangelii Mateusza. Po tym kazaniu na górze no, jeszcze raz się powtórzę no, moglibyśmy teraz czytać całą Ewangelię Mateusza, żeby to zobaczyć. Ale po tym kazaniu na górze, gdzie powiedział, że nie tylko ten, kto słucha, ale i ten, kto wykonuje, może znaleźć się w jego królestwie. Widzimy szereg wydarzeń, które pokazują tym ludziom, którzy są odbiorcami tej Ewangelii żydom i dzisiaj nam, kto w tym królestwie może się znaleźć. I po kazaniu na górze nagle czytamy o oczyszczeniu trendowatego. I sprawozdanie Mateusz udziela nam takie, że był pewien człowiek trendowaty, który przyszedł do Jezusa i powiedział: Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus mówi mu, tak, chcę, bądź oczyszczony. I w ten sposób subtelnie pokazuje, że w jego królestwie jest miejsce dla kogo? Dla człowieka, który był trendowaty. Dla człowieka, który przez ówczesny naród był odrzucony. Dla człowieka, który przecież musiał przechodząc wśród ludzi krzyczeć trendowaty, trendowaty, a ludzie odsuwali się od niego. Czytając. Od razu następną historię. Mamy, mamy sprawozdanie o uzdrowieniu sługi setnika. A kim był setnik? To jest Ewangelia napisana do Żydów. Kim był setnik? On był Poganinem. I Mateusz sprawozdaje nam kolejną historię, aby pokazać, że w tym królestwie, które zwiastował Jezus jako prorok, taki jak Mojżesz, było miejsce już nie tylko dla trendowatego, ale tam było miejsce również dla Poganina. Zaraz dalej czytamy o uzdrowieniu Teściowej Piotra. I ja wiem, że my dzisiaj nie mamy do czynienia z problemami takimi, jak były na tamten czas, kiedy kobiety były traktowane inaczej niż w dzisiejszym czasie, ale Jezus pokazuje, że tam jest miejsce dla wszystkich tam jest miejsce dla trendowatego, tam jest miejsce dla, dla Poganina, tam jest miejsce dla kobiet, które wtedy były źle traktowane i nieszanowane. Dalej opisane są historie choćby uzdrowienia dwóch opętanych. Wyobrażacie to sobie? Jezus pokazuje, że w Jego królestwie jest miejsce dla ludzi, którzy byli opętani, którymi władał szatan, jego przeciwnik tak. On uzdrawia ich, to znaczy wyga... wygania demony z ich ciała, i w ten sposób pokazuje, że to królestwo, które on zwiastuje, ono jest królestwem nawet dla tych ludzi. A później pojawi... Mateusz sprawozdaje historię, jak to Jezus głosi kazanie i przez dach spuszczają mu chorego. I to jest pierwsza z historii, w których Jezus wprost odnosi się do Niego jako do człowieka, którego największym problemem jest grzech. I mówi: Odpuszczono Ci grzechy Twoje. I w ten sposób pokazuje, że w Jego Królestwie jest miejsce dla grzeszników, on, którym On odpuszcza grzechy. W Jego Królestwie jest miejsce nawet, czy ja to jest Ewangelia Mateusza, następna historia mówi o powołaniu Mateusza. W Jego Królestwie jest miejsce nawet do celnika. Nawet do celnika, do tego najbardziej wyszydzonego, do tego najbardziej odrzuconego, do tego, który absolutnie nie był szanowany, nawet dla niego, dla autora Ewangelii, jest miejsce w Bożym Królestwie. I tak moglibyśmy iść dalej i dalej. Kolejna historia mówi o tym, jak Jezus wskrzesił córkę Jaira, pokazując, że w Jego Królestwie jest miejsce nawet dla tych, którzy żyjąc tutaj spotkają się ze śmiercią, ponieważ on ma moc, zmartwychwzbudzić wzbudzić tych, którzy zasnęli w nim. Podsumowując, Mateusz pokazuje nam obraz Jezusa, który jest prorokiem takim jak Mojżesz, z którym Bóg Obcuje tak bezpośrednio jak z Mojżeszem, a nawet może bardziej. Przez którego czyni takie cuda jak przez Mojżesz, a nawet może większe i więcej. Ale przede wszystkim pokazuje nam Jezusa jako tego, który przedstawia ludziom królestwo Boże. Przedstawia im to królestwo tak, żeby oni chcieli w nim się znaleźć, żeby chcieli w nim żyć, żeby byli gotowi poświęcić swoje próby, w których się znajdują, pokusy, drogę życia, którą do tej pory prowadzili, żeby poświęcić się. Temu nauczaniu, które głosił Zbawiciel, aby znaleźć się w Jego Królestwie. I to przedstawienie kto mógł tam być, kogo Jezus uzdrowił, komu przebaczył winy, z kogo wygonił demony. To jest sprawozdanie, które pokazuje, że skoro dla nich było tam miejsce, to dla takiego człowieka, który żyje dwa tysiące lat później żyje czy w kielcach tak jak ja, czy tutaj, w Oświęcimiu, czy w jakimkolwiek innym miejscu dla wszystkich ludzi tam jest miejsce dla każdego człowieka. To jest przesłanie Mateusza. Jezus jest tym, który wyprowadza z niewoli i prowadzi do wolności. I tam Mateusz na koniec pokazuje nam Jezusa który odchodzi z tej ziemi, zostawia uczniów i mówi im, teraz wy idźcie i głoście to królestwo światu. Wyjdźcie, mówcie, że niedługo nastanie królestwo Boże. Głoście, upamiętajcie się, przybliżyło się królestwo niebios. Ja nie idą na cały świat i zwiastują Ewangelię o królestwie, ciągle tę samą, dobrą nowinę, która ma pocieszać tych, którzy są w smutku, która ma dawać nadzieję tym, którzy są bezbronni, która ma ratować tych, którzy są potępieni przez grzech. Dla każdego, według Mateusza, jest tam miejsce. A kiedy to królestwo nastanie? Ano, bardzo szybko. Mateusz mówi, że wkrótce, cytując słowa Jezusa. Ale nastanie to wtedy, kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi. Więc, tak jak ludzie, którzy słuchali go w tamtym czasie, nie mogli mieć wątpliwości, bo widzieli dowody, Widzieli Jezusa, który miał moc czynić rzeczy, których nigdy inny nie czynił, i ufali Jego Słowu, byli gotowi je przyjąć, bo On jest prorokiem, jak Mojżesz. Tak i my, choć może nie widzimy tych cudów, choć może nie mamy tego rodzaju dowodów, to jednak ufając, że Słowo Boże mówi prawdę i że to była rzeczywistość. Na podstawie Ewangelii Mateusza możemy ciągle pamiętać, że ten Jezus był prorokiem, jak. Mojżesz. I skoro powiedział, że przyjdzie powtórnie, aby zakończyć tę historię świata w takiej formie, w jakiej jest, to on przyjdzie powtórnie. Ewangelia Mateusza w Królestwie Bożym jest miejsce dla wszystkich. To w zasadzie tyle. Ewangelia Marka jutro, zupełnie inna perspektywa, ale chciałbym, jeżeli Państwo będziecie mieli czas, żebyśmy jutro wspólnie opracowali kolejny, kolejne zagadnienie, jeżeli byłaby taka możliwość, ja polecam przeczytać Ewangelię Marka od początku do końca. To jest 16 rozdziałów. Myślę, że nie zajmie to nawet godzinki, żeby zobaczyć coś tam takiego niesamowitego, żeby zobaczyć autora ja nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens, gdy to powiem ale autora, który się po prostu śpieszy. Do zobaczenia jutro.